Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Jestem teraz w Piazza Uniri, tutaj przy rzece Dębowica. Wyjątkowo będę nagrywał vloga z tego miejsca, ponieważ będę chciał tutaj pospacerować i Wam pokazać, jak wygląda też okolica tutaj, gdzie właśnie jestem, i skupić się w temacie, który chciałem poruszyć, który już poruszałem właściwie kilkukrotnie na moim kanale na YouTubie, na Rafał Mora Vlog, można powiedzieć. Tutaj wspominałem, tutaj też pojawiały się komentarze, jak jest brudno, jak dużo jest śmieci i dlaczego Rumunia tak wygląda, dlaczego tak wygląda Bukareszt. Będę chciał o tym podyskutować w dniu dzisiejszym, opowiedzieć, jakie są moje przemyślenia i może skłonić też Rumunów, którzy znają język polski albo mają partnerów z Polski, żeby ich skłonić do jakiejś refleksji, bo jak mogę powiedzieć, jestem przekonany, że do tej pory takich refleksji nie było. Film na kanale rodzinnym, ale myślę, że warto jest mówić, jak jest. Nie ma co zakłamywać rzeczywistości, nie ma co koloryzować i trzeba pokazywać tą rzeczywistość taka, jaka jest. Dlatego będę to robił w dniu dzisiejszym. Zapraszam Was na ten dzisiejszy film. Jestem teraz w Piazza Uniri, tak jak już wspomniałem. Za mną, zobaczcie, jak to wygląda, tak? Niby ładne miejsce. Nawet przyjdę tutaj, jest pani, która sprząta, pani, która zamiata. I tutaj są takie służby jak się to mówi, porządkowe, które codziennie sprzątają. To chyba pan był, nie wiem. Nie widzę dobrze. I cały czas tutaj się coś sprząta. Aczkolwiek może nie do końca tak, jakbyś powinno. Tu leży dalej jakiś kubeczek. Do czego zmierzam, że o tym będę jeszcze dyskutował. O tym będę dyskutował w Popeştil Ordeni, ale jak już wrócę, tak? Nie tego dnia, następnego dnia. Albo jeszcze któregoś. Tutaj chciałem przejść się, pokazać Wam, jak to wygląda w centrum miasta. To jest okolica, to jest miejsce, w którym ja kiedyś przyszedłem nagrywać sobie coś. Już nieraz zresztą. I to wygląda po prostu jak jakieś... Nie wiem, jak to nawet nazwać. Widać w ogóle już śmieci, jak ja tutaj wchodzę. Widać śmieci, jak ja tutaj wchodzę, jak już się zaczyna to miejsce. Jak ono wygląda? Jaki tu jest syf? Jaki tu jest brud? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Ja przejdę dalej, bo tam, co za chwilę zobaczycie, co Wam będę chciał zaraz pokazać, to będzie dopiero koszmar. A nie musiałem daleko iść. Wystarczyło przejść po prostu kawałek. Tu sobie zrobili normalnie tak jakby w centrum miasta wysypisko śmieci, ale ciężko też powiedzieć, bo wiecie co, ja spacerowałem w Popeştil Ordeni, tam będę też chodził, tam będę też spacerował, tam też będę nagrywał, będę pokazywał, jak to wygląda. Jak wygląda właśnie prawdziwa Rumunia, dlaczego Rumunia jest takim brudnym krajem, dlaczego jest tyle śmieci, skąd się to wszystko bierze, dlaczego w mentalności ludzkiej jest coś takiego, żeby coś takiego zostawiać. Ja wiem, że w to miejsce, jak ja tutaj zawsze przyjdę, to te śmieci będą zawsze. Ale to nie jest tak, że ja chcę tylko szukiwać sobie jakieś wybrane miejsca i pokazywać Wam, że faktycznie te śmieci są. Ja mogę iść w jakieś dowolne miejsce, przypadkowe, i tak jak tam pokazywałem na przykładzie jakiegoś kubka, który leżał, gdzie mimo, że pan czy pani dobra sprzątała tą okolicę, to i tak to zostało. Tutaj na przykład co? Na przykład jakiś but z lewej nogi. Co ten but z lewej nogi tutaj robi? Gdzie jest but z prawej nogi? Tego nie wie nikt. Jak to wygląda? Jak to wygląda? Tutaj mogłoby to być ciekawe miejsce. Mogłoby to być miejsce jakieś do relaksu, jakieś do wypoczynku, miejsce jakieś jak w parku. Jak w parku. Tutaj już na przykład podeszwa z buta już praktycznie wsiąkła w ziemię. Już praktycznie tak. Także zobaczcie, jak to wygląda w środku miasta. Środek miasta, tam jest główna ulica, główny buleward. I co? Dlaczego to się tutaj przydarzyło? Skąd się to wszystko wzięło? Ile śmieci, ile butelek? Z każdej strony. Z każdej strony, gdzie tutaj chodzę. Z każdej strony. Dlaczego to miejsce tak wygląda? Gdzie są właściwie
służby porządkowe też, które teoretycznie sprzątają, ale tutaj nikomu to nie przeszkadza, bo tutaj mało kto chodzi, bo z jakiej racji właściwie, tak? Zobaczcie, jak ja tutaj przechodzę, chcę pokazać jak najwięcej to miejsce. Ja będę spacerował jeszcze w innych miejscach tutaj w Piazza Unini. Pokażę wam też później po Pestilo Ardeni, jak wygląda i jakie jest brudne. Będę dyskutował w tym odcinku, kilka dni ten film będzie powstawał i będę dyskutował właśnie o tym, jak to wygląda. Ale zobaczcie, tam normalnie przyszli i sprzątają. Nie będę ich filmował, żeby się na mnie nie rzucili, ale widzę, że przyszli normalnie. Jestem mile zaskoczony. Obrócę kamerę, żeby ten... O, jeszcze tam. Zbierają do worków śmieci, także tak się tam patrzyli na mnie, że idę, ale nie filmowałem, odszedłem kawałek, więc teraz mogę kontynuować dalej. Co? Przejdę się jeszcze tam w Stare Miasto, żeby zobaczyć. Tam będzie też taki park w pobliżu tutaj samego tego Piazza Unini, także zobaczycie też jak to wygląda. Tutaj widać mnóstwo śmieci za mną. Ja jestem zaskoczony, że ktoś przyszedł i cokolwiek tutaj zbiera, tak? To się pierwszy raz zdarzyło, jak tutaj jestem. Na ile to zostanie posprzątane, na ile tych śmieci zostanie zabranych z tego miejsca, to nie wiem. Ale raczej śmiem wątpić, że wszystko tutaj będzie wyzbierane i że ten teren będzie na pewno czysty. No niestety jest to przykre. Tutaj doszedłem teraz do rzeki Dębowica. Już wcześniej zaczynałem vloga tylko z tamtej strony. Tam byłem. Teraz przejdę się tutaj i tutaj chciałem też pokazać wam, jak wygląda okolica. Tu jest niby takie miejsce bardzo turystyczne. Jest dużo restauracji, jest dużo jakichś lokali. Bardzo atrakcyjne miejsce dla turystów z ładnym widokiem na te, powiedzmy, komunistyczne bloki, ale jest widok, tak? Widok na rzekę, widok na Dębowicę. Co tutaj, bo będę tak obracał gdzieś kamerę. Tutaj chciałem wam pokazać, tam Doniczka. Bardzo częsty taki widok, jak z Doniczki robią sobie ludzie popielniczkę i pozostawiane pety na przykład, tak? Także to jest gdzieś tam kolejny przykład na to, jak to wygląda tutaj w mieście jakim jest Bukareszt. Jaki jest po prostu gnój, jaki jest też syf. Tutaj spacerując też w ogóle przejdę też tam dalej i będę wam też pokazywał, ale można zobaczyć różne rzeczy takie jak tutaj niespodzianka na chodniku. Widać ją przy tym drzewie? Tutaj gdzieś powinno być widać, tak? Czy nie widać? To myślę, że widać tam. Pokazuję palcem. O, widać. Taka niespodzianka. Czyli ktoś tu szedł z psem na przykład i już nie posprzątał, tak? No bo po co, tak? Tutaj nie trzeba sprzątać, nie? Nie trzeba, tak? Ja nie mówię, że takie rzeczy nie zdarzają się w Polsce. Też się zdarzały, też je widziałem. Ale tutaj jest to częste, tak? Częste. Jakieś śmieci. W ogóle też takie miejsca są nefralgiczne, na przykład w tym miejscu. O, tutaj już widzę, jest... Ktoś może posprzątał. Może ktoś posprzątał z tego lokalu naprzeciwko, bo im było po prostu wstyd, że tutaj jest brudno. I może tutaj akurat jest posprzątane. Ale na tych takich mostkach, które tutaj będę mijał po kolei, to myślę, że nie poczuję się rozczarowany, żeby pokazać, że są śmieci. Znaczy ja jestem rozczarowany, że to tak wygląda. Jestem rozczarowany, że na przykład tutaj jest kosz na śmieci, aczkolwiek tych koszy na śmieci jest za mało. Jest za mało, jest ich nieodpowiednia ilość, ale umówmy się, że to nie zwalnia ludzi z tego, że muszą śmiecić. To nie znaczy, że jest, nie ma kosza na śmieci, to ktoś musi iść i wyrzucić tutaj papierka czy jakąś chusteczkę, która tutaj leży gdzieś tam pod drzewem. To nie zwalnia z obowiązku, nie zwalnia z obowiązku, ale ludzie myślą właśnie w ten sposób, że tak to powinno być, że powinno zwalniać. Tutaj jest akurat czysto. No to dobrze. To jestem mile zaskoczony. Aczkolwiek już na przykład częstym widokiem jest to, jak Rumuni zostawiają coś na później. Przykład Coca-Coli. Już ktoś nie dopił, zostawił troszkę, bo może ktoś będzie szedł. Może ktoś będzie szedł jeszcze, to sobie dopije po prostu tą resztkę. Więc dlatego ta butelka tutaj została. Dlatego ona tutaj jest w tym miejscu. To jest bardzo częsty widok, który się zdarza. Oprócz tego tutaj pety na tej beczce, tak? No bo to
No bo to tak funkcjonuje, tak? Dobra, przejdę się jeszcze dalej. No, natomiast na tym mostku, no to już widać tutaj już jakieś papiery, już jakieś puszki. Tutaj dzieje się natomiast inaczej. Doszedłem teraz właśnie do takiego parku. Fontanny. One akurat nie działają, ponieważ no jeszcze jest sezon zimowy. Wiosenno-zimowy, ale one będą działały w późniejszym czasie. Bardzo fajne pokazy robią tutaj od maja do września. Mniej więcej tak, takie pokazy ze światłami, w rytm muzyki te fontanny. Także tak to tu wygląda. Ale tak chciałem wspomnieć, tylko mówiąc. Przejdę się w ogóle też przez ten park, żeby pokazać, żebyście zobaczyli też, jak wygląda. Czy muszę to komentować w jakiś sposób? Czasami milczenie jest złotem, jak to się mówi, tak? Myślałem, że może przejdę się też tam w uliczki Starego Miasta. Nie mam na to niestety już czasu. Nie mam czasu, bo czas nie jest z gumy i będę musiał iść do pracy. Będę musiał iść właśnie zaraz na metro, także będę musiał zrobić sobie też przerwę, bo jadą znowu więźniarki na sygnale. Takie samochody z więźniami przewożą tam. Ale myślę, że te samochody prędko to nie odjadą. Tak się przejdę po prostu tutaj po samym nawet trawniku tego parku, tak, żebyście zobaczyli też, jak to się tutaj przedstawia taki obraz, tak. Powiem wam, że dzisiaj nie wygląda to jeszcze najgorzej. Bywały dni, gdzie naprawdę było tutaj więcej syfu, było więcej śmieci. Bywało więcej. Czasami po prostu wysypywało się. Może akurat ktoś przeszedł też i posprzątał. Ja tak jak mówię, nie zakłamuję rzeczywistości. Nawet jak robię film o śmieciach i chcę pokazać, że ta Rumunia, że ten Bukareszt jest brudny, to przecież ja sobie nie wybrałem takiego momentu akurat, żeby albo były śmieci, albo żeby ich nie było. Dzisiaj jest ich po prostu mniej. Akurat jest po prostu ich mniej w tym miejscu. Aczkolwiek jak widzicie są, bo spaceruję i co chwilę gdzieś też są jakieś papiery. Zwłaszcza przy ławkach jest więcej śmieci. Przy ławkach jest więcej śmieci. Brakuje tych koszy. Chociaż ja nie wiem. No tutaj są kosze, tak? Akurat tutaj widzę, jest tych koszy więcej. Aczkolwiek śmieci są, tak? Już ktoś tutaj zjadł sobie lunchboxa na przykład i porzucił go tutaj, bo do kosza już było za daleko, tak? Już było za daleko. Nie sądzę, żeby był aż taki wiatr, żeby te śmieci wywiewało z kosza. Gdyby one były przepełnione, to tak, ale są albo prawie puste, albo w połowie gdzieś tam zapełnione. A śmieci są, jak widać, tak? Są i jest ich tutaj dosyć sporo, już przynajmniej w tym miejscu, no bo widać tam dużo jakichś worków foliowych, papierów i tak dalej, i tak dalej. Idę teraz na metro i muszę jechać do mojej pracy. Zobaczę, czy coś mi się uda jeszcze na jakiejś przerwie pofilmować. Jak nie, to będę kontynuował w Popeszti Lordeni. Wtedy będę dyskutował jeszcze na temat tego, skąd się to bierze, dlaczego taki jest problem z tymi śmieciami, jeśli mówimy o Rumunii, czy też o Bukareszcie, w którym mieszkamy, tak? Na przedmieściach jego nie ma to jakiegoś większego znaczenia, ale po prostu problem jest i myślę, że trzeba o tym dyskutować i mówić, jak jest, i po prostu zastanawiać się, skąd się to bierze, dlaczego tak właśnie ludzie postępują i jak można temu zaradzić. Bo może da się temu też zaradzić w jakiś sposób. Kto wie? Jeszcze idąc w drodze do metra, to chciałem wam pokazać, jak wygląda kreatywność ludzi, którzy jak widzą, że nie ma kosza na śmieci, to na przykład znajdą kawałek takiej rurki, w której można już wrzucać różnego rodzaju rzeczy. Chociaż kosz jest po drugiej stronie ulicy. Wystarczyło przejść tutaj, a tam była ta rurka. Także no, trzeba mieć trochę chęci. Mam teraz moją przerwę w pracy. Wyszedłem sobie tak tutaj spacerować, bo jeszcze nagrywam innego vloga podczas tej mojej przerwy. I tak tutaj przechodziłem. No, jeżeli chodzi właśnie o jakąś czystość w tej dzielnicy, w której jestem, a jest to sektor piąty, no to jest tak jak jest, tak? Czyli tak jak wszędzie. Może, jakby to powiedzieć, nie jest tak aż rażąco, tak brudno, ale zdarzają się też właśnie tutaj jakieś śmieci, gdzie przechodzę. Ja w ogóle to tak, jaki jest mój plan? Plan jest taki, że muszę wracać do biura, bo przerwa nie jest z gumy.
No i będę kontynuował dalej ten film z Popeszti Lordeni, bo będę chciał się odnieść jeszcze do kilku kwestii, które chciałem tutaj poruszyć. Opowiedzieć właśnie, dlaczego tak w ogóle się dzieje, co jest w ogóle przyczyną. Trzeba by się zastanowić, skąd się bierze właśnie takie śmiecenie w tym kraju, jakim jest Rumunia. Dlaczego ludzie mają to w swojej mentalności? No i będę nad tym się zastanawiał później, nie w dniu dzisiejszym, tylko później. Tutaj jeszcze przejdę tą okolicą, no i też Wam pokażę, jak to wygląda. Chciałem Wam w ogóle pokazać, jak wygląda też ta okolica, w której jestem w pobliżu mojej pracy. Tak ogólnie, żebyście zobaczyli, odwrócona kamera w drugą stronę, nie na mnie tym razem, osiedla, jakie tutaj są. I to jest bardzo ciekawe też, jakie mamy tutaj wzorce architektury, jakby to nazwać. Stare bloki, nowe bloki, po jednej stronie taki, po drugiej stronie taki, tutaj jeszcze coś pomiędzy tymi, tak, bo to widać, że to są gdzieś te lata nowoczesne. Tu są bardzo stare budownictwo, pachnące jeszcze tak zwaną komuną, albo jak ja to mówię, czałczesku, a tu jest coś pomiędzy tymi gdzieś, tak. No, także tak to się przedstawia. W ogóle to zaczyna chyba znowu deszcz kropić i pogoda dzisiaj nie jest taka za specjalna. Poza tym, no to niespodzianki na chodniku można gdzieś spotkać takie. Tutaj idąc i trzeba uważać, żeby się nie poślizgnąć. No, tak to jest. Po prawej stronie tam mamy sklepik Doi Pasi. To znaczy to jakby dwa kroki, tak? Dwa kroki. No, takie sklepy, sieć takich małych sklepów. Można różne rzeczy spożywcze i nie tylko zakupić, a ja idę tędy w kierunku mojej pracy. O, to jest coś, o czym chciałem porozmawiać później też, o segregacji śmieci. Tu akurat jest na butelki, na plastik, hercje, to jest na papier, tak? Coś tu tak podpierał te pojemniki, tak? Te klapy od pojemników, to jak widzieliście, butelką. Nie wiem, w jakim celu, no ale ja tego nie ruszam. Ja tego nie będę poprawiał, jak to się mówi. I ogólnie problem z segregacją śmieci w Rumunii jest duży. O tym jeszcze będę chciał powiedzieć później, pokazać w ogóle, jak wygląda też śmietnik u nas na osiedlu, bo żeby to zobrazować i żeby było po prostu w filmie to, o czym chciałem powiedzieć. Tutaj jeszcze spacerując, oprócz tego, że są jakieś graffiti na murze, no to gdzieś tam pelętają się jakieś śmieci przydrożne, tak można by rzec i powiedzieć. Tam prowadzi droga do Lidla, już będzie widać jego logo z oddali. Te budynki tam naprzeciwko mnie jeszcze trwają jakieś końcowe remonty, jeszcze chyba to nie jest oddane do użytku. Widzę, że cały czas coś tam się dzieje, cały czas coś robią. No i tędy przechodzę ulicą. Ciekawe też jest, że z tych kanałów cały czas widać takie coś paruje, te ścieki. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać na filmie, jak spaceruję i filmuję, no ale mam nadzieję, że cokolwiek udało się Wam dojrzeć i zobaczyć. No i co mogę powiedzieć? Oprócz tego w tej okolicy tutaj nie jest tak najgorzej, tak? Tak jak na przykład tutaj już porozrzucane jakieś pojemniki, butelki i tak dalej. Dobra, ja stąd uciekam, tu jest duży hałas od tej budowy, która tam się wyprawia. I widzimy się w Popeszti Lordeni, gdzie będę dalej kontynuował ten dzisiejszy odcinek. Jeszcze takie zjawisko, nie wiem, czy to dla jakichś zwierząt przygotowane, czy dla kogo to tutaj leży. No i dzień dobry, jest kilka dni później, ponieważ dopiero teraz nadszedł moment, kiedy mogę kontynuować dalej ten dzisiejszy film, dzisiejszy odcinek. Przejdę się teraz, ja wiem, że to jest taka wbrew pozorom, może mało istotna, ale mi się wydaje, że jednak bardzo istotna kwestia, żeby Wam pokazać. Niejednokrotnie jak tutaj wychodziłem na spacer i szedłem vlogując, to szedłem ze śmieciami, żeby je wyrzucić, żeby pokazać Wam, jak wygląda tutaj śmietnik. Teraz też chciałem iść do tego śmietnika z tego względu, że chcę Wam pokazać, że nie istnieje segregacja śmieci u nas na osiedlu. Tutaj przynajmniej tak. Jak się tu wejdzie, same zielone kosze, tam będzie widać, musi być widać, idę stąd, zamykam i będę dalej do Was opowiadał z innego miejsca, idąc w pola nicości, bo tam będę chciał pofilmować po prostu, jak to wygląda, bo tam dopiero się będzie działo, tak? Zresztą widzieliście też pewnie na jakichś innych vlogach.
Okej, tutaj nie ma takiej segregacji śmieci. To jest też problem, bo uważam, że Rumunia jest pod tym względem trochę gdzieś zacofana, tak? Brakuje tej segregacji, aczkolwiek chcę być też obiektywny, bo ja zawsze chcę mówić obiektywnie, jak jest, tak? Jeżeli są jakieś plusy, jeżeli są jakieś rzeczy, które trzeba pochwalić, to chcę o tym wspomnieć. I jednym takim właśnie plusem jest to, że tutaj, już nie będę tam szedł teraz, bo nie mam na to czasu, ale w pobliżu właśnie Mega Image, tutaj w naszym Popeștil Ordeni, tam gdzie jest takie centrum, gdzie jest dużo tych sklepów i tak dalej, to tam zrobili taki automat do segregacji butelek. Także dobrze, że coś się dzieje, dobrze, że tam powstało takie miejsce. Zbieramy teraz butelki plastikowe, odkładamy je na balkonie, no i jak się nam uzbiera trochę tych butelek, to będziemy je tam po prostu utylizować. Oni doliczyli teraz w Rumunii kaucję 50 bani, czyli to jest tak jakby 50 groszy takie polskie, tak? Do każdej butelki, do każdej puszki, do wszystkich jakichś opakowań tego typu. Także my teraz składamy tego typu opakowania, no i jak nam się uzbiera, to pójdziemy tam i będziemy mogli wtedy oddać z pożytkiem, tak? Z pożytkiem takim, że zwróci nam się jakaś kwota za to, a poza tym będzie też zadbane o to środowisko. Jestem teraz tutaj tak na przedmieściach, to znaczy tam jest to Popeștil Ordeni, gdzie idzie się w naszą stronę, a tam w drugą stronę idzie się w pola nicości. Tak je nazwałem, bo tam jest nicość. Oprócz nicości, no to są takie śmieci, jak tutaj za mną, już po drodze idąc, i na przykład w tym miejscu też będzie to widać. Ja wiem, że to widać, jak nagrywam, bo wielokrotnie pojawiały się komentarze właśnie, jak tutaj spacerowałem i pisaliście, że no jest po prostu bardzo brudno. Ja zawsze nawet zostawiałem serduszka za to, że ktoś napisał taki komentarz, bo to jest prawda i nie ma co prawdy zakłamywać. Nie można prawdy po prostu w ten sposób traktować. Jest tu dużo śmieci. Ja jestem bardzo zaskoczony i w ogóle też chciałem powiedzieć, odnieść się do tego, czemu ja robię ten film. Pewnie już coś tam wspomniałem. Powstaje on przez kilka dni, bo po prostu tak jestem w stanie nagrywać, ale ja odniosę się do tego w ten sposób. Mnie jest przykro i to jest jedna z rzeczy, która chyba najbardziej mnie tutaj boli w Rumunii, jak ten kraj wygląda. Jak to tu wygląda? Dlaczego to tak wygląda? Skąd to się wszystko bierze? Tam? Ja nie muszę szukać śmieci. Ja po prostu wystarczy, że tędy będę przechodził. Na drugą stronę ulicy, jak to wygląda z tej strony, tam za mną, tak? Widzicie, co tutaj jest, jak to się dzieje. Bukareszt jest bardzo brudnym miastem, czy też przedmieścia, tak jak my tu mieszkamy. W innych miejscowościach jest lepiej, aczkolwiek też zdarzało się, jak byliśmy w Synaja, szliśmy na jakimś szlaku za mną, to było jeszcze praktycznie, jak Anna była na początku ciąży, to pojechaliśmy i tam w lesie widziałem też jakieś puszki wyrzucone po piwie, jakieś śmieci też się walały w lesie, tak? I to nie jest też tak, że akurat tam było jakoś specjalnie inaczej. To znaczy było, w tym sensie, że są pewne miejscowości, które takie są mniejszymi miasteczkami, tam wygląda to lepiej. Wygląda to lepiej i trzeba to naprawdę przyznać, ale też problem jest, też po prostu dotyczy całego kraju, jakim jest Rumunia, tak? Ja powiem w ten sposób, że Rumuni, tam za mną widok, jako naród, oni bardzo dużo obwiniają społeczność romską, cygańską, że to jest ich wina, że to oni śmiecą, przypisują im tylko całe to zło. Ja robiłem też film nawet na tym drugim kanale, na Rafał Mora Vlog, że wypowiadałem się nawet, że tutaj jest taki trochę rasizm w Rumunii, że mieszkańcy tego kraju są bardzo tak negatywnie nastawieni właśnie do tej społeczności romskiej, że tak ich traktują właśnie jak coś gorszego. No i to też gdzieś jest właśnie przykład na to, jak oni się o nich wyrażają. Obwiniają ich o całe zło. O całe zło. Tutaj
gdzie przechodzę, gdzie to wszystko jest. Tutaj nie mieszkają nikt z tej społeczności, praktycznie nikt, tak? Widziałem tam może ze dwie osoby na ulicy, no bo oni się odróżniają trochę, mają ciemniejszą karnację, tak? Ale co? Kto to tu zostawił? Chciałoby się zadać pytanie, tak? Same te śmieci się tutaj nie pojawiły. Same się tutaj to nie wzięło. Po prostu zwykli obywatele tego kraju, jakimi są Rumuni, a nie tylko Romowie, oni też śmiecą. I przede wszystkim oni, bo tak oficjalne statystyki mówią, że 800 tysięcy jest w całym kraju społeczności romskiej na 20 milionów narodu, no to ciężko, żeby tylko oni byli wszędzie i żeby oni robili takie spustoszenie i żeby to tak właśnie wyglądało, tak? Nie można ich obwiniać, drodzy Rumuni. Nie róbcie tego naprawdę, bo okej, oni też śmiecą, bo jak mieszkaliśmy w Piazza Fenentari, tak dobrze mówię, to tam też było brudno. Jak po weekendzie tam przychodziły służby porządkowe sprzątać ulicę, no to było jak po imprezie masowej. Storta papierów przy takim kebabie, gdzie był sprzedawany, to zawsze śmietnik jeden wielki tam był. Ale oni nie są wszędzie, drodzy Rumuni. Romowie nie są wszędzie. To nie jest ich tylko zasługa, to nie jest tylko ich wina. Jak to wygląda? Jak to po prostu tutaj jest w całym kraju? Wy też jesteście winni i moim zdaniem tutaj chcę powiedzieć, że brakuje przede wszystkim edukacji. Edukacji dla ludzi i ten, żeby ich nauczyć, żeby oni czegoś takiego nie robili. No bo jak to jest, że ktoś tu przyjeżdża i rzucę sobie tutaj śmiecia, tam sobie rzucę śmiecia po drugiej stronie, bo tu są pola nicości, to tutaj nikomu to nie będzie przeszkadzać, jak to będzie jeden wielki gnój i syf. Tak? Naprawdę tak to wygląda? Ja wiem, że Rumuni oglądają też ten kanał. Tam, co tam się dzieje w ogóle, tam w oddali. To wszystko widać. Ja nie muszę chodzić każdego śmiecia tutaj filmować, bo to wszystko widać. To wszystko widać. Ja jestem po prostu bardzo tym przerażony. Tak, no używam takich określeń, jakie mi przychodzą w ogóle na myśl, bo jak można to nazwać? Jak można to nazwać wszystko tutaj, tak? To jest tak potencjalnie ładne miejsce, w którym ja jestem. Potencjalnie ładne, bo ono wyglądałoby naprawdę ładnie, jakby było zadbane, gdyby nie było tego czegoś, co jest tutaj, tak? Po jednej, po drugiej stronie. Ja idę jak przez wysypisko śmieci. Jak przez wysypisko śmieci. I co? Jak to jest, drodzy ludzie, którzy tu mieszkacie? Tutaj jeszcze za mną. Tam, ja trzymam taki kubek z kawą, tam są bloki. I tam widziałem, spacerując kiedyś, jak ktoś oglądał mieszkanie. Mieszkanie w bloku, który tam gdzieś powstaje. I ci ludzie tak wpatrywali się z balkonu na te pola nicości. Ja już tam nie będę teraz szedł, bo ten specjalnie pokazywać, ale po prostu mówię, jak jest. I oni tak patrzyli sobie i ja to widziałem. I nie zapomnę tego widoku nigdy i z tego względu właśnie, że oni nie mieli żadnej refleksji. Nie mieli refleksji. Oni przyszli oglądać mieszkanie, żeby je kupić w tym bloku, ale patrząc z tego balkonu, było widać właśnie te pola i jak te pola są zaśmiecone. Jaki tam był syf straszny. Coś mniej więcej jak tutaj. Za mną znowu. I oni na to spoglądali, tak jakby tego nie widząc, moim zdaniem. Tak? Oni cieszyli się, że kupią sobie mieszkanie w bloku tutaj, że to mieszkanie będzie pewnie tańsze, tak, że nie zapłacą może dużo. Na jedno, no to okej, no wszystko jest dobrze. Tylko, że też o jakości budownictwa tutaj to można by dyskutować, że jak te bloki powstają, że słychać wszystko u sąsiadów, te ściany są tak cienkie, to jest wszystko tak zbudowane tylko i wyłącznie na sztukę tak zwaną, tak się mówi, tak? No i poczekajcie, niech przyjedzie ciężarówka. Te wszystkie śmieci, które ja mijam każdego dnia, gdziekolwiek bym nie szedł, to strasznie właśnie zniechęca. Strasznie zniechęca do mieszkania w Bukareszcie. Ja już kiedyś robiłem też film taki, gdzie powstał, że straciłem serce do Rumunii. Ja straciłem między innymi serce przez to,
jak ten kraj wygląda, jak on jest zniszczony przez ludzi, którzy tutaj mieszkają, bo oni niszczą ten kraj, zachowując się w ten sposób i brudząc to, jak oni brudzą po prostu. Czasami nie da się wytrzymać w niektórych miejscach, które są naprawdę tak zaśmiecone, tak jak między innymi tutaj, gdzie spaceruję, że to jest po prostu jakieś niedowiary. Niech przyjedzie następny. Co kieruje w ogóle ludźmi? Jaka myśl, żeby tu przyjechać, w to miejsce? A, wyrzucę sobie tutaj jakieś worki, wyrzucę jakieś ten. Bo tutaj co? Bo tutaj i tak jest syf, to będzie jeszcze większy syf. Naprawdę? Z takiego założenia ludzie tutaj wychodzą? Naprawdę tak to funkcjonuje? Ogląda tutaj to ktoś z Rumunii? Nie wiem, no ja jestem po prostu tym strasznie zniesmaczony. Okej, jeszcze chcę się odnieść do tego filmu, który gdzieś tam powstał parę tygodni temu, że straciłem serce do Rumunii. I ja dalej podtrzymuję te fakty. Ja się niczego nie wypieram. To, że moje inne odcinki, które zrobiłem, są pozytywne, że zrobiłem film dlaczego warto mieszkać w Rumunii, to ja zarówno podtrzymuję i te pozytywne aspekty, jak i te negatywne. Trzeba mówić o jednych i drugich. Trzeba być konsekwentnym. Nie można mówić tylko o negatywnych. Powstał film, żeby miał jakiś oddźwięk pozytywny. O pozytywnych rzeczach, jakie są tutaj, mieszkając w Rumunii. Ale ja, wypowiadając się wtedy w tym odcinku, gdzie mówiłem, że straciłem serce do tego kraju, to dalej tak jest. Nic się nie zmieniło w tej kwestii. I nie robię tego takiego rodzaju filmów tylko po to, żeby narzekać, tylko mówię jak jest, bo trzeba być obiektywnym. Trzeba przedstawiać rzeczy takie, jakie są. Czy ktoś chodzi ulicami jakiegoś, nie wiem, Berlina, czy jakiegoś, nie wiem, innego miasta, innej stolicy Europy z vlogerów i tak pokazuje wam, czy tu jest czysto, czy tu jest brudno, czy ktoś mówi, że są jakieś takie pozytywne rzeczy, czy negatywne. No może ktoś robi gdzieś podobny content. Ja nie mówię, że nikt nie opowiada na tym YouTubie ten, ale wydaje mi się, że ja w swoim przekazie jestem bardzo taki prosty, prosty, bo ja jestem prosty chłopak z miasta, jak zawsze powtarzam, tak? I mówię po prostu to, jak jest. I co? No jeżeli są rzeczy, które mi przeszkadzają, a ta rzecz, jaką są śmieci tutaj w Rumunii, no przeszkadza najbardziej. No, koło tego nie da się przejść obojętnie. Mnie jest wstyd, ale co ja mam zrobić? Mam tego nie pokazywać? Mam zakłamywać rzeczywistość? Wy jak oglądacie vlogi, które nie są w ogóle związane z niczym, co bym opowiadał o Rumunii, są jakieś vlogami weekendowymi i przechodząc nawet tutaj, spacerując z Karimem i pojawiają się komentarze, jaki tam syf czy coś. No i dobrze, że ludzie piszą. Dobrze, że ludzie piszą, no bo nie da się tego ukryć. A ja nie zamierzam. Nie zamierzam tego po prostu oszukiwać rzeczywistości, jaka jest. No taka jest rzeczywistość, no tak to wygląda. Jest mi przykro, że tak jest. Sam nie jestem w stanie tego zmienić. Zrobiłem kiedyś taką akcję sprzątania parku w Bukareszcie. W ogóle padła idea posprzątania jakiegokolwiek miejsca w Bukareszcie. Znowu jedzie następna ciężarówka, przejdę się w tą stronę. No i ten, i zorganizowałem taką akcję na Facebooku i zgłosili się chętni. Zgłosiła się Agnieszka, która mieszka no, w sektorze czwartym razem z synem. Agnieszka czy Ewa? Jejku, przepraszam, nie pamiętam. Była Marta, moja serdeczna koleżanka. Mariusz, który dołączył, ale później, właściwie już pod koniec całej akcji, bo znalazł osobę nieżywą na ulicy i się zainteresował jako nieliczny, jako jedyny właściwie, czemu ten człowiek tam leżał na ulicy i czekał, aż przyjedzie policja, przyjedzie karetka, żeby stwierdzić zgon i tak dalej. Także no tak to było i wtedy myśmy posprzątali park Vekereszt. Ten park jest niedaleko nas tutaj. Kiedyś robiłem film o tym parku, o tajemnicy tego parku, co tam się wydarzyło, o rodzinie, która mieszkała tam przez parę lat ładnych w takim dzikim domu nad jeziorem. No i co? I to miejsce zostało posprzątane, tylko częściowo, tak przy głównej drodze, przy ulicy. Jakbyśmy chcieli posprzątać gdzieś jeszcze dalej, nie wiem, jak długo musielibyśmy to robić.
posprzątaliśmy tam, gdzie najwięcej było widać właściwie te śmieci, tak? I co? Zostawiliśmy te worki w jednym miejscu, złożyliśmy, poinformowaliśmy władze sektora 4, żeby przyjechali to zabrać. Ktoś to zabrał później, ale do czego zmierzam? To miejsce wygląda jeszcze teraz gorzej niż po tym, jak myśmy je posprzątali. Jeszcze więcej tych śmieci się pojawiło. Skąd te śmieci się pojawiły? Dlaczego tak się dzieje, tak? Jest to tak zakorzenione w mentalności tego narodu, oni tego nie widzą. Oni tego nie widzą. Oni przechodzą z ulicami, im to nawet nie przeszkadza, że jest tak brudno, że te śmieci się pętają wszędzie. Na nich to nie robi żadnego wrażenia. Ja przynajmniej tak obserwuję to, tak? Tak obserwuję i no, takie są gdzieś moje właśnie przemyślenia w tej kwestii, nie? Także to tyle byłoby właściwie, co chciałem tutaj opowiedzieć w tym dzisiejszym odcinku. Ja zachęcam, jeżeli ktoś ogląda z Rumunii, żeby rozmawiać tutaj z Rumunami. Ja zawsze z nimi rozmawiam. Zawsze mi zadaję te same niewygodne pytania. Pytania dotyczące właśnie, dlaczego jest w Rumunii tak brudno. Kolejne niewygodne pytanie i właściwie też nigdy jakiejś dobrej odpowiedzi nie uzyskałem. Dlaczego jest tak dużo zabitych zwierząt przy drodze? Skąd się to bierze? Dlaczego kierowcy są tacy fatalni? Dlaczego kierowcy nie włączają kierunkowskazów za każdym razem? Jeżdżą slalomem po autostradzie. To są właśnie te negatywne rzeczy, o których gdzieś tam powiedziałem. Jak są pozytywne, to mówię o pozytywnych. Jak byliśmy w pięknym Synaja, właściwie to Synaja Buszteni, tak? Zrobiliśmy vloga, gdzie pokazałem Rumunię od tej dobrej strony. Wydaje mi się. I chciałem tym vlogiem zachęcić Was oglądających do tego, żeby przyjeżdżać w góry do Rumunii, bo warto. Bo warto tu przyjeżdżać na wakacje w góry. Jak robię filmy z nadmorza, okej, okay, Konstanca jest fajna. Są miejsca, które mogę gdzieś tam polecić w Konstanca czy coś. Ale zawsze też powtarzałem, że gdzie najlepiej jechać nad morze? Lepiej jedźcie do Bułgarii. Bo w Bułgarii będziecie mieć lepszą infrastrukturę, będziecie mieć więcej zakwaterowań, będą lepsze restauracje, a nie tylko fast foody na każdym kroku. Przynajmniej to są rzeczy, na które ja zwracam uwagę. Ktoś lubi fast food i chce się objadać fast foodami, no to w Rumunii będzie dla niego idealnie po prostu, tak? Bo będzie miał na każdym kroku przy plaży. I znikoma ilość restauracji, a jak już będą, to będą bardzo drogie. No, także tak to jest, no. Opowiadam jak jest. Niektórzy gdzieś mi tam sugerowali, że za bardzo negatywny gdzieś tam był wydźwięk ze mnie też. Może i był w pewnym momencie, bo są rzeczy, mieszkając za granicą, wy nie macie jakichś takich handry, mieszkając za granicą, że ja powiem tak, tak samo jak powiedziałem, że w Polsce nie mogę się odnaleźć, że w Rumunii mieszka się lepiej, bo mieszka mi się tu lepiej. Powiedziałem to właśnie w tych plusach mieszkania w Rumunii, że lepiej mi się tu jest odnaleźć, ale to nie jest też miejsce, będę zawracał, nie jest też miejsce, gdzie wyobrażam sobie tutaj spędzić resztę życia. No, człowiek szuka swojego miejsca na tej ziemi. Człowiek szuka. I może znajdzie się kiedyś taki moment, że po prostu się odnajdzie, tak? No, także no tak to jest. Ja jestem taki, jaki jestem. Albo komuś to pasuje, co ja mówię, albo komuś nie pasuje, albo ktoś się z tym będzie zgadzał, albo ktoś się nie będzie zgadzał. Jeżeli ktoś ma zbieżne opinie do tych, które ja mam, to bardzo proszę. Ja zawsze zachęcam do komentowania i do pisania komentarzy. I nie mówię to jako jakąś regułkę, która miałaby być tylko wypowiedziana, bo tak się mówi, tylko faktycznie tak jest. I na tym kanale odpowiadam na każdy jeden komentarz. Ale też jak się pojawiają komentarze, które widzę, że są przepełnione nienawiścią na vlogu rodzinnym, no to z takimi osobami jest ciężko też dyskutować, tak? Ciężko jest dyskutować, no. I także tak to jest. Co mogę powiedzieć? Temat, myślę, że został wyczerpany w dniu dzisiejszym odnośnie śmiecenia tutaj w Rumunii, odnośnie tego, jak tu jest brudno. Co? No mógłbym chodzić, szukać jeszcze jakichś miejsc, udowadniać, pokazywać w jakichś parkach, że są śmieci czy coś. Ale czy to też na tym polega, żeby za każdym razem? Okej, byłem ostatnio w tym Piazza Unii,
Może było nawet, tak jak skomentowałem, czyściej niż zazwyczaj. I tak się też mogło zdarzyć. Ale to tylko na plus. To tylko na plus. I trzeba też o tym mówić. Ale na co dzień nie wygląda to tutaj dobrze. I moim zdaniem ludzie nie mają tej świadomości. Nie są tego w ogóle świadomi. Tak, pewne rzeczy jak segregacja śmieci zaczyna raczkować tutaj, zaczyna być wprowadzana w tym kraju, jakim jest Rumunia. Ale ile jeszcze musi, jak to się mówi, wody w rzece upłynąć, żeby coś tutaj się zmieniło na lepsze, żeby mentalność ludzka się tutaj zmieniła, to nie wiem i śmiem wątpić, żeby to prędko nastąpiło. Raczej nie. Raczej nie ma się co cudów spodziewać. No tak, takie jest moje przekonanie w tej kwestii. Dobrze, no to tyle. Kończę. Piszcie komentarze, zostawiajcie pierdółki w postaci łapek w górę. No i widzimy się w następnych filmach, które będą powstawały na tym kanale. Chciałbym też właśnie coś tu więcej o tej Rumunii teraz, żeby było tych vlogów, może jeszcze omówię jakieś tradycje, może jeszcze coś. Film jeszcze planuję zrobić, który byłby na temat naszego wesela w Rumunii, tak, bo ostatnio pojawił się na temat ślubu, to może jeszcze zrobię na temat wesela, tak, także plan jest, tylko żeby był czas na realizację wszystkich tematów, które sobie gdzieś tam wymyśliłem w mojej głowie. Oprócz tego są jakieś tematy do dyskusji, które uważam, że w relacjach rodzinnych można o takich rzeczach gdzieś tam mówić, należy mówić i myślę, że będzie jeszcze na pewno ciekawie w niejednym filmie, jaki się tutaj pojawi. Także tyle z mojej strony już. Żegnam się z Wami. No i widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Pa, pa. No i życzę Wam miłego dnia, czy też wieczoru, niezależnie kiedy oglądacie ten dzisiejszy film. Do zobaczenia.